Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Świat Książki zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Dawno temu w Warszawie. Autorstwa Jakuba Żulczyka, czyli mnie. Czytają Krzysztof Zalewski jako Jacek Nitecki, Marta Malikowska jako Marta Pazińska i Marcin Januszkiewicz jako Kurtka. Wszyscy podlegamy prawu wzajemnego podejrzenia, jak prawu śmierci czy ciążenia, na tym budujemy współżycie, systemy rządzenia, a nóż by się okazało, że to ten czy tamten wybił twemu psu oko. Co byś wtedy zrobił? Sprałbyś go najwyżej po mordzie, ale zadowolenia byś nie miał. Mógłbyś się nawet rozczarować, że to nie niewspółmierne do twojej udręki. Mógłbyś się nawet potem ścić na tym swoim, jak mu tam, kruczek. No właśnie, czy na żonie. Po co za pospolitość sprać kogoś po mordzie? Można się obrzydzenia do samego siebie nabawić. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg Olenka, ta książka jest dla ciebie. Gdy piszę te słowa, jesteś młodą osobą, tak samo jak dzieciaki zazylu. Tak samo jak im, chciałbym ci powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, a przynajmniej odrobinę lepiej. Naprawdę w to wierzę i bardzo cię kocham. Prolog. Pod Warszawą, październik 2020. Stało się. Świat się skończył. Nadeszło groźne i inne. Przestańcie się mazać to dopiero początek. Nie zapinajcie pasów to bez sensu. Auto jedzie zbyt szybko. Ten czas będzie trwał dłużej niż potraficie sobie wyobrazić. Będzie trwał jeszcze długo po tym, jak umrą wasze dzieci. Mamy nowe dni. Tygodnie, nowe lata. Potrzebujemy nowego kalendarza, nowych nazw miesięcy, nowych świąt. Jesteśmy pod Warszawą, na płaskim terenie dookoła miasta, poprzecinanym rzekami i równymi kwadratami lasu o przeznaczeniu gospodarczym. Na ziemi, która podczas wszystkich pór roku ma ten sam cmentarny kolor. Stoimy na łące, nieopodal Bugu. Na horyzoncie majaczą silosy, magazyny, Wielkie i kanciaste domy jednorodzinne, niektóre wciąż niedokończone, martwe pomniki nieudanych interesów, jakby zabrane tajemniczą siłą z zupełnie innego miejsca, zrzucone tutaj w ramach niezrozumiałego dowcipu. Wszystkie udają, że są puste, nikogo nie słychać i nas też nikt nie usłyszy. Jest jesień, świat się skończył, ale jeszcze nie umarł. Ta śmierć potrwa długo. Co najmniej całe wasze życie. Łącznie jest nas sześciu. Dzielimy się na dwie grupy klęczących i stojących. Stojących jest czterech ja, on i jeszcze dwóch nazwijmy ich wysoki i szeroki. Nazywają się inaczej, ale to nieważne. Wysoki jest człowiekiem, szerszy jest nim trochę mniej. Pozostałych dwóch klęczy na Ziemi. Za chwilę umrą. Przywieźliśmy ich tutaj z różnych miast. Pierwszego wyjęliśmy z rodzinnego domu, zabraliśmy od dzieci i żony. Drugi. Z drugim był kłopot, komedia pomyłek, ale o tym później. Na razie to bez znaczenia. Wszyscy kochacie Warszawę i jej legendy, sądy podziemne, kierownictwo walki cywilnej. To, co zrobiliśmy, to prawie to samo. Zaraz, nie oburzajcie się tak, przecież znacie te baśnie z książek. Kochacie je, bo czynią was częścią czegoś większego. Owszem, wtedy trwała wojna, żołnierze walczyli o honor, Warszawę, Polskę, a my jesteśmy zwykłymi bandytami. Mordercami gorszymi niż Pruszków i Wołomin, jesteśmy zmorą tego kraju jego cichymi okupantami. Upaśliśmy się na jego krwi jak kleszcze. Ale posłuchajcie, tak naprawdę każda sytuacja, w której ktoś klęczy na Ziemi, a ktoś inny trzyma mu pistolet przy głowie, jest taka sama. Dobro i zło to dekoracja program operacyjny. Ojczyzna, pieniądze, honor, zysk, triumf są ważne dla tego, kto patrzy i dla tego, kto trzyma pistolet. Ale nie mają już żadnego znaczenia dla tego, który klęczy na Ziemi. Błagam was, darujcie ludzie, darujcie! Widzę, jak w powietrzu dookoła jego ust znikają kropelki śliny. Ten pierwszy to zwykły mężczyzna, najzwyklejszy Polak w Polsce ma idealnie obojętną fryzurę, trochę przerzedzoną na czubku głowy, jest między 30 a 50 rokiem życia. Nosi tanie ubrania i sportowe buty. Przestał o siebie dbać, bo teraz musi dbać o innych. Pozbył się większości marzeń, słusznie one bardzo przeszkadzają. Jest pragmatyczny, nawet silny, chociaż nie tak silny jak jego ojciec i dziadek. Ten drugi nie mówi nic. Jest umieśniony, zrobiony z żył i zmarszczek. Twarz pozbawioną wyrazu zalewa krew, ta krew ścieka na dresową bluzę. Mężczyzna ma złamany nos, wybite przednie zęby. Strasznie wrzeszczał, ale teraz jest cicho. Spokojnie. To tylko otchłań. Tam nikogo nie ma, jest cicho i bezpiecznie. To łatwe złapać kogoś, popchnąć w stronę samochodu, zawieść na śmierć. To łatwe, ale i potężne. Ludzie nie rozumieją, dlaczego zabić kogoś to tak poważna sprawa. Nie umieją wyobrazić sobie, jak to jest, zgasić cały pojedynczy kosmos. A jednak robią to cały czas. Zabijają się codziennie, powoli i szybko, okrutnie i łagodnie, dla zysku i dla zabawy. Za parę minut będziemy iść przez łąkę jakiś kilometr, aż dojdziemy do nieutwardzonej drogi. Na drodze czekają pojazdy: dwa czarne Range Rovery oraz brudny biały Mercedes Sprinter. Spotkamy tam jeszcze trzech mężczyzn. Dołączymy do nich, wsiądziemy do aut. Dojedziemy do głównej drogi. Sprinter tam zostanie, oblany benzyną i spalony. Ten pierwszy, zwyczajny mężczyzna, zanosi się płaczem. Ludzie, to nie ja, to, to nie był mój pomysł, to naprawdę nie byłem ja. Nie ja, nie ja, nie ja. Ja mówiłem, aby tego nie robił. Mówiłem mu, kurwa. Już nie ma siły błagać, krztusi się, charczy. Ale się obsrał, komentuje szeroki. Żyły wiją mu się pod skórą czaszki, jak korzenie pasożytującej na nim rośliny. I szeroki, i wysoki znają takie sytuacje. Różnica jest taka, że szeroki jest stąd z kraju, który przeżył swoje największe piekło jeszcze przed jego narodzeniem jest tutaj, bo dokonał wyboru. Wysoki nie jest stąd wysoki jest ze wschodu dla wysokiego spokój to krótka anomalia w przerwach od wojny. Ale tak naprawdę Istotni jesteśmy tylko ja i on. Być może istniejemy tylko my, ja i on, tutaj na krwawym dysku w samym środku Polski. Dziękuję, mówię mu. Teraz jest moim wspólnikiem, być może jest też moim kumplem, jedynym jakiego mam. Nie ma za co miłości ty moja odpowiada. Ten drugi również zaczyna głośno płakać. A ty nie płacz, luchu. Sam sobie to zrobiłeś, sam tu przylazłeś i sam ukląkłeś, mówi on. Stoi z pistoletem w ręku i czeka. I dłoń, i pistolet są ciężkie, nieforemne dwie kule brudnego chleba, prawie bez paznokci. Jego czaszka stary kamień. Słowa, które wypowiada na początku, śmieszne, ale tylko na początku. Ma głos kogoś, kto nie powinien istnieć. Każdego, kto go usłyszy, piecze serce z lęku. Zresztą spójrzcie na niego. On tylko na pozór jest zabawny, nieprawdziwy. Popatrzcie na wytartą na łokciach skórzaną kurtkę, taką, jakie noszono w filmach o polskiej mafii w latach dziewięćdziesiątych, na ubłocone adidasy, niegdyś białe, podróbki kupione w wulce, bluzę starej rapowej firmy z praną i gdzieniegdzie dziurawą, a potem spójrzcie mu w oczy. Skorupka jest cienka, cieńsza niż u kogokolwiek innego. To kim jest naprawdę, pulsuje odkryte pod szarym niebem. Nie musicie tego robić, wyrzuca z siebie ten pierwszy na bezdechu. Po prostu ja, ja wiem, że 25 lat ja jestem gotów. Ja obaj jesteśmy gotowi. Nie musimy tego robić, on go przedrzeźnia. Ty nie musisz być cweluchem, cweluchu. Masz teraz okazję, by się zmienić. Zostać chłopem wielkim dębem. Na sam koniec, ale zawsze coś. Zawsze warto sobie wyjąć kamyk z buta, nawet na mecie. Poza strachem, mężczyzna czuje potworne upokorzenie. Zasługuje na to wszystko, na każdą z tych potwornych sekund. Więc co wybierasz, chłopie? Oto wyrok w imieniu Polski Podziemnej podziemnej, bo zamieszkanej przez robaki i krety to my jesteśmy Polską Podziemną właśnie wychodzimy na powierzchnię. Po brunatnej łące błąkają się bezdomne duchy. Ludzie uwięzieni w pustostanach trzęsą się ze strachu. Jesteśmy pod Warszawą, ale zaraz będziemy w Warszawie. Jesteśmy pod Polską, ale zaraz będziemy w Polsce. Wygrzebujemy się, odwracamy do słońca. Nic nie zstąpi i nic nie odnowi. Za późno, za mało. Na wystrzał zrywają się ptaki. Ciała opadają miękko w mokrą ziemię, bezdźwięcznie. Niebo mętnieje. Na sekundę ból przeszywa mi brzuch. To ten stary, martwy ja, czasami odzywa się z zagrobu, próbuje mnie przewrócić, ale stoję stabilnie na ziemi. Cofam się parę kroków. Śmierć jest zwyczajna. Gdyby nie dziury w czaszkach, martwi ludzie wyglądaliby jak menele śpiący w parku. Oddaję mu broń. On jej nie chce. Rzuca ją między trupy, jakby pstrykał petem. Podnoszę ją z ziemi, wkładam za spodnie. Pozbędę się jej później. Jeszcze raz, wyobraźcie sobie tę scenę. Wejdźcie w nią. Butwiejąca trawa, powietrze przesycone zapachem węgla, grafitowe niebo ja, on i oni. Nie różnimy się niczym od ludzi, których podziwiacie, od ludzi, którzy wami rządzą, od ludzi, którzy was bronią. Zobaczcie. Teraz, tutaj, w samym środku niczego, znika wasza przyszłość. Wasza nadzieja, wasza tożsamość, bajki, w które wierzycie, honor, prawdomówność, odwaga, męstwo, bezwzględność nie ma ich. Oto rządy grozy, oto nowy kalendarz, oto jego nowi władcy. Ty i ja jesteśmy dziećmi tego dziwnego i krótkiego momentu, podczas którego ludzie myśleli, że będzie lepiej, że są czymś więcej niż ludźmi, że jest dla nich jakaś nadzieja. Strzał w tył głowy to strzał w tył głowy. Ciała na ziemi to ciała na ziemi, śmierć to tylko śmierć. Zobaczcie rzeczywistość. Zapraszam. Przestańcie się mazać. Wydmuchajcie nosy. Tania skórzana kurtka, ubłocona Adidasy. On zaczyna śpiewać piosenkę, ostatnio śpiewa ją bez przerwy. W kółko jeszcze raz, jeszcze raz do oporu. Najpierw cicho, a potem coraz głośniej w końcu krzyczy: Miłowania głodnie jak wilcy. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia, słów, którymi mówią tubylcy, jakimi słowami mówią tubylcy? Ja nie wiem, ale On wie. Kiedyś byłem Jackiem i udawałem ducha. Teraz jestem duchem. Jacek umarł na drugim końcu świata. Noszę kamuflaż z jego twarzy i ciała. Idziemy przez pole, on przede mną. Lekko podskakuje z ekscytacji jak człowiek, który po ciężkim tygodniu wybrał się na wódkę. Jest wesoły. Ludziom rzadko jest dzisiaj wesoło. Co się zaczęło? woła. Już się nie zakończy. I tak zaczyna się pożar. Część pierwsza. Pazina. Ostatnie z bezpiecznych miejsc. 15 września 2020. Spałam dwie godziny. Śpię tak od tygodnia. Gdy człowiek nie sypia, powietrze zamienia się w kamień. Każdy ruch to niewidzialne, piekące obrażenia. Każdy posiłek to połykanie szkła. Kofeina w ogóle przestaje działać. Życie to wydrapywanie dołu w litej skale samymi dłońmi. Tak muszą się czuć nowo narodzone dzieci. Ostatni raz się wyspałam, gdy miałam covid Wtedy organizm automatycznie się wyłączał, gasło światło, padałam na ziemię w połowie zdania. Przez całą dobę miałam 39 stopni gorączki nie spadała, chociaż jadłam i buprom jak chipsy. Ten wirus jest dziwny, cierpliwy i systematyczny. Pokazuje nam, że wszystko jest snem. Każdy z nas był już chory. Wirus uszkadzał nas powoli, po cichu. Azyl zamienił się w szpital. Przez długi czas nie mogliśmy wyjść na zewnątrz, bo zgłaszano nas do sanepidu, więc ktoś, wyznaczony przez resztę, musiał udawać zdrowego. Wychodził do miasta, robił zakupy, ryzykował, że zostanie wylegitymowany i przywalał mu mandat w wysokości kilku tysięcy. Nasz samochód aż błagałby go zatrzymać, czarny od brudu, z nieczynnym światłem cofania. Co trzy dni objeżdżaliśmy miasto, by kupić żarcie i chemię gospodarczą. W azylu była ciągła rotacja, ale nigdy nie przebywało tam mniej niż dwadzieścia osób. Po chorobie zostały dziwne pamiątki, małe dziurki zamiast niektórych wspomnień i słów, ślepe plamki w oczach, awarie smaku i węchu, i to poczucie przegranej, świadomość, że boksujemy powietrze. Jesteśmy wyznawcami kultu śmierci. Wiemy, że wszyscy umrzemy, może nie teraz, ale i tak szybko, w przegrzanych miastach z wydzieloną wodą, z przerwami w dostawach prądu. Przyciskam dłonie do gęby, pachną fajkami, detergentem. Wydycham w nie powietrze. Jest ciepłe, odbija się od skóry, piecze mnie w twarz. Nawet nie kończę tej myśli, gdy przecina ją. Trzaśnięcie drzwi głośne, jak strzał. Wiktor stoi przede mną przejęty. Lucek się nie odzywa. Trzeci dzień! Mówi, a jego wielkie oczy za okrągłymi okularami typu Harry Potter robią się jeszcze większe jak u postaci z Anime. Aby usiąść naprzeciwko mnie, musi odsunąć kartony z koreańskimi zupkami, musli z grzewki wody. Zdejmuje nogi z biurka, w końcu nie będzie mówił do moich podeszew. To zdarzało się wcześniej. Próbuję go uspokoić. Lucek znika. Lucek znika powtarza bezwiednie. Słuchaj, Lucek zawsze wraca znika gdzieś, a potem zakłada zrzutkę, że potrzebuje naubera i papierosy, robi z tego storkę i tak dalej. Uspokajam Wiktora. Najdłużej nie odzywało się przez dwie doby a teraz to już czwarta mówi cicho. Lucek to piękna osoba i wielki problem. Mówi, że ma 20 lat, ale może mieć pięć mniej albo pięć więcej. Nie pokazał mi żadnego dokumentu. One nie są niezbędne, aby zamieszkać w azylu. Oficjalnie podpisujemy kontrakty tylko z pełnoletnimi, ale w rzeczywistości przestałam tego przestrzegać. Gdy widzę dzieciaka, który ma 15, 16, 17 lat i potrzebuje pomocy, bez której może nie przeżyć, muszę mu pomóc. Po to robię to co robię. Po to tu jestem. Lucek ma półdługie czarne włosy z pojedynczymi różowymi pasemkami. Wygląda jakby był z porcelany. Mówi cicho, czasami trzeba przysunąć ucho do jego ust, aby go zrozumieć. Raz twierdzi, że rzucił szkołę jeszcze przed maturą, innym razem, że studiuje orientalistykę i chce zostać tłumaczem. To wszystko brzmi jak. Opowieści o podróży do krainy baśni, lataniu na jednorożcach. Czasami kompletnie gubi kontakt z czasoprzestrzenią. Jaki jest dzień lucek? pytamy. Dzień ludzka odpowiada. Lucek nie uważa się za chłopca, nie uważa się za dziewczynę. Wiktor mówi o nim w rodzaju nijakim. Lucek poszło, lucek otworzyło, lucek zrobiło. Z kolei inne dzieciaki w azylu wolą formę osoba lucek poszła. I tak dalej. Wszyscy próbują nadać mu pewną trwałość i kształt, uformować go słowami. Ludzkowi jest to obojętne. Przepływa przez nas jak woda przez palce. Lucek codziennie chce być trochę inny. Lucek chce się bawić. Gdy zapytałam go, jak mam się do niego zwracać, odparł, że jest mu to obojętne. Traktuję poważnie każdą odpowiedź na to pytanie, również taką. Koro ci to obojętne, powiedziałam, Będę mówić o tobie jako chłopaku, bo tak będzie mi najłatwiej, bo patrząc na ciebie widzę chłopaka. Wzruszył ramionami i zaczął mówić wymyślonym japońskim. Nawet nie wiemy, skąd jest. Gdy go o to pytamy, wymienia różne miejscowości w Polsce. Czasem miasta z Anime, które ogląda, czasami mówi, że przyjechał z Tokio. Wtedy był kocze, wydaje przypadkowe zgłoski i twierdzi, że to japoński. Jedno w ludzku jest stałe. Bardzo chce się zakochać. Ciągle mówi o wielkiej miłości. Pod tym pragnieniem nie ma żadnego typu, żadnej konkretnej fantazji. To może być ktokolwiek. Ludzka nie interesują takie detale jak wiek i płeć. Nie wiem, czy tak naprawdę interesuje go seks. Chce być dla kogoś najważniejszy, po raz pierwszy w życiu. Wszystkie te dzieciaki są uszkodzone, wygnane, szukają ciepła za wszelką cenę. Ślepe kundle z kolorową sierścią, która ma być zbroją, ale tylko zwraca uwagę tych, którzy lubią gnębić słabszych. Oczywiście z czasem nabierają siły i odporności, w końcu zaczynają rozumieć, że nie wszyscy chcą ich skrzywdzić, ale też, że świat nie składa się z ciągłej dramy, że nie wszystkie złe uczynki są tak samo złe. Ból gaśnie. Zaczyna się długi i kosztowny proces impregnacji. Pazina! Wiktor przywołuje mnie do rzeczywistości. Wciąż cicho. Słuchaj, wiesz, że nie jesteśmy internatem ani poprawczakiem, że nie możemy nikogo trzymać tutaj na siłę. To moja osoba przyjacielska. Dodaje trochę głośniej. Moja też, Wiktor. Wszyscy tutaj są moimi przyjaciółmi. Wiktor wyciąga z kieszeni za dużych sztruksów paczkę fajek. Również zapala. Strasznie mocno się zaciąga, papieros szybko zmienia się w marchewę, nierówny, czerwony stożek. Są tylko dwa wyjścia, Wiktor. Albo robimy tutaj kolonię karną typu wejście o ósmej, powrót o dziesiątej, kary, nagrody, sprawdzanie telefonów. Albo próbujemy być dorośli i samodzielni. Nie ma nic po środku. Pokazuje na ścianę. Na wyblakłym plakacie biała pięść odcina się od czarnego tła. Nie idziemy sami. Nigdy nie będziemy. Ale co jeśli ktoś chce iść sam? Pytam. Nie mów tak. Ja mam złe przeczucie, serio. Hormony obniżyły mu głos, ale czasami, gdy się denerwuję, mam wrażenie, że wraca ten stary, wyższy. Przeczucie to suma lęku i wyobraźni, Wiktor. Tu nie trzeba wielkiej wyobraźni. Ma rację. Azyl przyjmuje uciekinierów. Dzieciaki na gigancie, wyrzucane z domów, z małych miejscowości, chore, połamane, niepewne, pokryte bliznami, zatrute lekami, młodsze, starsze, z bogatych i biednych rodzin: homo i hetero, trans i cis. Wczoraj przyjechał tu Ignac, chłopak z zadrutowaną szczęką. Skatowali go koledzy brata. Brat stał obok i patrzył. Parę dni wcześniej widział Ignaca z innym chłopakiem. W jakimś miejscu, które miało być ustronne. Jest też Małgosia, dziewczyna po jedenastu przedawkowaniach benzodiazepin, której nie chcą już trzymać w szpitalu. Chłopak matki przypalał ją papierosami, dziarał ją maszynką samoróbką. Na ciele ma napisy w rodzaju: Hate, love, fuck police, jebać sąd, szmata, wise. Jest Rena, której matka pracuje w Ministerstwie Edukacji. Gdy rena powiedziała jej, że tak naprawdę nie czuje się dziewczyną ani chłopakiem, ta zabrała ją do egzorcysty. Przez ostatnie trzy miesiące wstawała rano o tej samej godzinie i szła na most poniatowskiego. Ojciec zgarniał ją i wsadzał siłą do auta, w końcu uciekła. Założyłam azyl parę lat temu z przyjaciółmi, ludźmi takimi jak ja, którzy żyli Warszawą, tą dzienną i tą nocną którzy robili kampanie i sesje, organizowali koncerty, bukowali dj i artystów, zarządzali ich życiem i żyli razem z nimi, którzy dryfowali na powierzchni, chociaż wydawało im się, że właśnie złapali rytm i płynął po złoty medal z szybkim kraulem. Jeśli przeżywać to wszystko jak właściwe życie i być w tym stuprocentowo obecnym, to nie było aż tak źle. W końcu wszyscy mieliśmy jakieś pieniądze, pozycje, żyliśmy czyimś snem. Realizowaliśmy się kosztem niewielkich, codziennych uszczerbków, ale czy nie były to w gruncie rzeczy uszczerbki wynikające z upływu czasu? Chcieliśmy zrobić coś, co z braku lepszego słowa nazywa się dobrem. Niestety, nikt nie chce czynić dobra za swoje oszczędności. Traw chciał, że miałam trochę pieniędzy, z których trzeba było jak najszybciej zdjąć ciążącą na nich klątwę. To tragiczne, ale też zabawne. Jedyny bilet na wyjazd z Babilonu był upaprany krwią jakichś biednych głupków, którzy oglądali człowieka z blizną z pacino co najmniej tysiąc razy, za to zawsze do połowy. Te pieniądze były podarowane, brudne, mieściły się w sportowej torbie i szybko się skończyły, ale pozwoliły preferencyjnie wynająć to miejsce od miasta na dziesięć lat. Oczywiście bez gwarancji, że w pewnym momencie nie przyjdzie tu jakiś inwestor. I inwestor przyszedł. Czasami oglądam jego profil na Insta. Wygląda jak kukła. Ma licówki, bungalów na Bali, koszule Ralph Lauren w każdym odcieniu, buddyjski różaniec na nadgarstku. W bio pisze o sobie anioł biznesu. Chce zrobić tu ekskluzywne apartamenty. Ma w dupie pandemię. Ta kiedyś się skończy za rok, za dwa. On jest cierpliwy. Rozmawiałam z nim raz. Stwierdził, że wszystkie dzieci powinny wrócić do domu. Powiedziałam mu o chłopaku, którego ojciec zamknął na tydzień w piwnicy, aby wypędzić z niego diabła, i zapytałam, czy o taki dom mu chodzi? Odburknął, że nie może się przejmować całym złem tego świata. Czemu nie, przecież jesteś aniołem, odparłam, a on tylko kwaśno się uśmiechnął. Współzałożyciele azylu musieli za coś żyć, dorobili się dzieci, długów, problemów. Nie mam im za złe, że odeszli. To nie jest normalne życie takie, w którym poświęcasz się dla obcych ludzi, tak jak dla najbliższych. Każdy, kto podnosi ten krzyż, bardzo szybko zadaje sobie pytanie, po chuj właściwie z nimi idzie. Odpowiedź jest dla większości przerażająca. Robisz to, bo chcesz ocalić siebie, bo myślisz, że jesteś zły i uszkodzony, bo nie zdałeś egzaminów, bo kopnąłeś niechcący psa. Bo mama jest wciąż niezadowolona. Chciałaby, abyś cofnęła czas i bardziej się postarała, najlepiej podczas porodu. Próbujesz z tym wygrać. Chcesz, aby w końcu to ciebie ktoś pokochał. Słowo pokochał rozumiesz jako złoty medal, szóstkę z plusem. Aby ją dostać, rozpaczliwie wytwarzasz dobro, które ma tyle sensu, ile kaloryfer na Antarktydzie. Teraz żyjemy na styk. Na bardzo krótki i bardzo wąski styk. Miasto dorzuca się do czynszu i opłat, ale niedługo przestanie to robić. Ma ważniejsze wydatki. Reszta to zrzutki, które przynoszą coraz mniej kasy. Żarcie? Większość to przeterminowane produkty, dary z hipermarketów. Kiedyś miałam tu chłopaka, który umiał ogarniać europejskie granty, ale teraz już go nie ma. Usamodzielił się i wyprowadził. Moje dzieciaki śpią więc w korowej pościeli na piętrowych łóżkach, z których połowa ma półtora metra długości. Rano piją neskę i jedzą płatki kukurydziane z biedronki, a ja mam kurwa nadzieję, że tu na praskim podwórku między klubem o pięknej nazwie, klątwa Doliny Węży, a tanim hostelem, który zmienia nazwę co miesiąc, chociaż przez krótką chwilę czują się bezpiecznie. Nazwaliśmy ten ośrodek hostelem interwencyjnym, aby jakoś przedstawić go tym, którzy nie rozumieją, o co w nim chodzi. Ale dla nas nie jest żadnym hostelem. Jest po prostu ostatnim bezpiecznym miejscem. Tylko w azylu są pewne zasady. Nie ma pania picia ani problemów z prawem. Nikt nas tu nie chce i masa osób tylko czeka, aż popełnimy jakąś głupotę. Otacza nas sieć ludzi dobrej woli, ale wystarczy jeden zły ruch. Aby ją przerwać i zniszczyć. To jednak głupie, mówić mu, aby się nie martwił. Znajduję numer ludzka na WhatsAppie. Ostatnia aktywność trzy dni temu. Próbuję nie czytać ich komunikacji. Zresztą i takiej nie rozumiem. Memy, motki, gify za nime, ikony, głosówki. Przepisuję numer do swojej komórki. Dzwonię. Abonent jest niedostępny. Wysyłam wiadomość: Hej, ludz, tu pazina. Martwimy się o ciebie, odezwij się. Jeden szary ptaszek zamiast dwóch ma wyłączony telefon. Wpatruję się w niego, jakbym chciała zmusić go siłą woli, żeby się zdublował. Chodź! pokazuję Wiktorowi gestem, aby wstał. I dopiero gdy to robi, zauważam małe otarcie pod okiem, niezdarnie przykryte podkładem. Delikatnie biorę jego brodę w dwa palce, obracam do światła. Co to jest? Pytam. Zrusza ramionami. No jeszcze raz, co to jest? Patelnia, odpowiada cicho. Wzdycham ciężko. On odwraca się zdenerwowany. Znowu popchnął go jakiś żul albo łysy idiota pod metrem centrum, jego albo kogoś innego, a on próbował stanąć w obronie jak zawsze. Lubisz dostawać w pierdol? Przestań, protestuje. To dwumilionowe miasto naprawdę nie macie gdzie łazić? Jest pandemia, pazina. Wszystko jest zamknięte. Nie, nie mamy gdzie łazić. Przyciskam go do siebie na chwilę. Przytulanie zawsze wychodzi mi niezgrabnie, żołniersko, ale trudno. Mogę robić tylko to, co umiem. Prowadzić azyl do ostatniego dnia mojego lub azylu. Dzieciaki siedzą w kuchni. Rena robi sobie tosty, zapach stopionego sera wypełnia pomieszczenie. Widzę sklejkę. Odłażącą z szafek, warstwy tłuszczów, pochłaniaczu, zacieki na ścianach, chyboczące się krzesła. Widzę mały płaski telewizorek przytwierdzony do ściany, znaleziony przez besie na śmietniku pod jakimś likwidowanym biurem. Pomoc innym to najczęściej pozbywanie się śmieci. Hojność to recykling. Chciałabym, aby przez jeden jebany dzień to Jezus miał rację, aby naprawdę ostatni byli pierwszymi. Chciałabym zabierać ich codziennie do Geslera, mieć na podorędziu najlepszego wegańskiego kucharza. Chciałabym rozdawać im najdroższe ubrania. Chciałabym, aby wszystko się przewróciło, upadło do reszty, abyśmy wszyscy zmieścili się w uchu igielnym. Co pyta Wiktor, musiałam ze zmęczenia zacząć mówić na głos to, co myślę. Jakie ucho? Pyta. Patrzę na nich, dwie dziewczyny. Jedna to osoba trans, nie pamiętam ich imion. Wysoki, potwornie chudy, czarnowłosy Edgar, skrzypek, uczeń szkoły muzycznej. Ogolony na łyso, wielki i gruby przemek w poplamionej bluzie z napisem Sztywniutko. Wciśnięty w kąt, gra na swoim nintendo, które zwykle chowa przed wszystkimi, kładąc je pod poduszką. Ma 15 lat i, jak twierdzi, nie jest żadnym pedałem. Policjanci przywieźli go tutaj z dworca, bo dostali informację, że jesteśmy jednym z adresów, pod które można podrzucać. Oczywiście nie dostajemy od miasta ani grosza. Trwamy dzięki zrzutkom i aukcjom dobroczynnym, które ogarniają Wiktor z Besią. Właśnie, gdzie jest Besia? Czy ktoś z was kontaktował się z ludzkiem? Pytam. Zamykam oczy. Na początku nikt nie odpowiada. Muszę jeszcze raz głośniej. Ej! Czy nagle przestaliście rozumieć język polski? Oczy zaspane, otępiałe podnoszą się na mnie. Większość z tych dzieciaków jest na SSRI. Przepisuje je pod stołem zaprzyjaźniona psychiatrka. Może nie powinnam ich faszerować lekami, ale gdyby nie to, codziennie byłoby tu pogotowie. W azylu była też psycholożka, był pracownik socjalny, na umowach zlecenia. Teraz nie podpisuję z nikim umów zlecenie, bo nie mam z czego ich zapłacić. Kręcą głowami. Rena nakłada sobie tosty. Obok placków z chleba ląduje klek z keczupu. Ja no przedwczoraj z nią pisałam, odzywa się w końcu Rena, siadając przy stole. Przemek odruchowo wyciąga dłoń po tosta. Ej! krzyczę na niego. Róż dupę i zrób sobie swoje. Mogę mu oddać mówi cicho Rena. Ma dwie ręce. Co mówił? Rena patrzy na mnie znowu z lękiem. Lucek mówiła tylko, że jest wkurwiona, bo nie ma kasy, potrzebuje różnych rzeczy. Chciała mieć nowy telefon czy coś takiego. Odpowiada cicho, tonem jakby przyznawała się do kradzieży. Kiwam głową. Wiktor jest teraz w niezręcznej sytuacji, bo widzi po mnie, że zaraz znowu zacznę podnosić głos. Wszyscy w pomieszczeniu to po mnie widzą również dwie osoby, które właśnie wchodzą do kuchni. Aleksy, a drugi nie pamiętam, Mika, maki. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Pytam. Milczą. Czy dbamy o siebie nawzajem, czy o siebie nie dbamy? Pytam. Nie lubię roli złej, opierdalającej matki. Nie lubię jej tym bardziej, że nieźle ją gram. Pazina. Pyta się mnie ktoś z tyłu, chyba Besia. Besia jest z Pomorza. Przyjechała do Warszawy, bo chciała dostać się do szkoły aktorskiej. Coś się nie udało, a potem nie udało się jeszcze parę innych rzeczy. Zaraz. Czy to naprawdę Besia? Wszystko staje się dziwnie niewyraźne, jakby ktoś przejechał mi tłustym paluchem po gałce ocznej. Mija parę sekund i nagle wszyscy są wyżej, słychać głuchy hałas hałas ciał wstających z krzeseł. Spadam z wysoka w morze ciemności. Ta ciemność porusza się bardzo szybko. To przedziwne uczucie. Coś ląduje na mojej twarzy. Potrzebuję chwili, aby zrozumieć, że to zimna woda. Ktoś podaje mi rękę, podnosi mnie do pionu. Pazina! Tak, to Besia. Zaczyna mi być głupio. Jedź do domu się przespać, bardzo cię proszę. Mówi Wiktor, podając mi ręcznik. Wycieram sobie twarz. Musimy. Ty musisz jechać do domu, mówi Wiktor. Musimy zgłosić zaginięcie chyba, nie wiem. Nie możesz dostać zawału serca, Pazina, bo jest pandemia. Wszystkie karetki stoją zablokowane na narodowym. Nie dostanę żadnego zawału, Wiktor. Jeśli tu umrzesz, dopiero będziemy mieli przerąbane. Nie umrę, Wiktor. Nie umrę, ale on ma rację. Jeśli mnie zabraknie, będą mieli przerąbane. Dobra, jeżeli się nie odezwie do jutra, będziemy go szukać. Wstaję powoli, bez zaufania do podłogi i do siebie. Patrzą na mnie z lękiem, wyglądają śmiesznie banda zachukanych, ufarbowanych, pomazanych w sumie grzecznych dzieci. Znajdziemy go, mówię im ale nie jestem pewna, czy go znajdziemy. Pewnie znowu bym się przewróciła, gdyby nie dłoń Wiktora i jego głos, z powrotem niski. Obniżony hormonami, ale pewny, prawdziwy głos: Zamówię ci ubera pazina. Nie mogę tak po prostu położyć się i zasnąć. Całe moje dorosłe życie polegało na wstawaniu o 18:00, jedzeniu śniadania o 21:00 i wielogodzinnej nocnej aktywności. Życie sklejone z romansów i kroplówek. Plac Konstytucji, Plac Zbawiciela, Plac Wilsona. Utopia, lustra, plan. Miłość, smolna, jasna. Bacardi, Aperol, Prosecco. MK, kryształ, keta. Pilates, yoga, Ajałaska. Karta kredytowa, kredyt na firmę, kredyt hipoteczny. Może tak naprawdę nigdy nie spałam. Menel zachowuje się, jakbym nie zapomniał. Muszę zapukać do sąsiadki, wręczyć jej butelkę wina za to, że od trzech tygodni daje mu żreć, nawet jeśli nie sprzątała kuwety. A chyba nie sprzątała, bo całe mieszkanie okrutnie jebie. Poruszam się po nim jak w letargu. 40 metrów zamienia się w 140, 140 zamienia się w pałac. Każdy mój ruch drąży w ścianie nowy, kolorowy tunel. Biorę prysznic, gorąca woda bombarduje mi plecy. Ulga jest krótka i płytka. Niepokój stał się częścią mojego ciała. Napięcie tkwi we mnie tak głęboko, że gdyby je ze mnie usunąć, umarłabym. Lucek. Pamiętam, jak zjawił się w azylu. Usiadł w kuchni i zapalił papierosa wyluzowany, jakby wszedł do własnego mieszkania. Gestykulował, założył nogę na nogę. Opowiadał o sobie potoczyste, złożone historie. Były niewiarygodne, ale wszystkich zaczarowały. Azyl się zatrzymał i słuchał tej przedziwnej, barwnej, potwornie szczupłej osoby, która zachowywała się jakby, odwiedziła nas w przelocie, podróżując z jednej obcej planety na drugą. Co chwila przerywał, dźwięcznie śmiał się z własnych żartów, podśpiewywał. Przypominał całą chmarę barwnych ptaków. Po jakimś czasie opowieść zaczęła się rwać. Nić, która łączyła ze sobą kolejne zdania, przestała istnieć. Lucek zaczął się trząść, dostał krwotoku z nosa. Zadzwoniliśmy po zaprzyjaźnioną lekarkę. Stwierdziła, że jest tak odwodniony i wygłodzony, że to cud, że chodzi i mówi. Aby dał sobie wbić wenflon i podpiąć kroplówkę, zaoferowałam mu sto złotych. Powiedział, 150. pięćdziesiąt. Jestem umyta i przebrana i równie dobrze mogę siedzieć przez najbliższe pięć godzin bez ruchu na kanapie. Nie zasnę. Nie ma najmniejszych szans. Odbiera po trzecim sygnale. No, nie wiem, nie wiem. Zaczyna, jakby mówił do kogoś, kto stoi obok. Mam Focha, wiesz o co chodzi. Za każdym razem, gdy z nim rozmawiam, mam wrażenie, że się ze mnie nabija. I co mam z tym fantem zrobić? Pytam. No, nie wiem, nie wiem. Ja ogólnie to nie wbijam Focha na długo. Chyba coś je, bo mlaszcze, co potwornie mnie drażni. Ma na imię Olek, ale wszyscy mówią na niego kurtka. Tacy jak on funkcjonują w ramach kilkuletnich kadencji, potem wyjeżdżają za granicę, albo idą siedzieć, albo otwierają jakieś nietrafione interesy, zaczynają handlować podróbkami, CBD, spekulują krypto. Kadencja kurtki właśnie się kończy. Olek mówi, że zaraz się keszuje, jakby chodziło o wyjątkowo udany startup. Napisz na wikrze, co tam chcesz, mówi mi. Wiesz, co chcę? To wiesz, gdzie się pojawić. A nie jesteś w stanie tutaj przyjechać? Mam sprawy, teraz siorbię przez słomkę. Ja nie mogę czekać na ciebie całą noc, nie ma szans, mówię. Przez krótką chwilę w słuchawce panuje cisza. No dobra, słyszę, zawinę po ciebie. Ale pojedziesz ze mną coś załatwić. Menel zaczyna drapać mnie w piętę. Może jednak jeszcze mnie pamięta. Pamięć kotów jest krótka i wybiórcza. Niech ci będzie i tak nie zasnę, odpowiadam i się rozłączam. Przyjechał smartem. Wygląda w nim jakby przegrał jakiś zakład, ale wiem, że jeździ autami wypożyczanymi przez aplikację twierdzi, że miał kiedyś własne, ale je oddał, co jest dziwne, bo nie sprawia wrażenia gościa, który oddałby cokolwiek komukolwiek. Ma fryzurę zrobioną niemalże od linijki, idealny cień z boku głowy. Pachnie ciężkimi perfumami, przynoszącymi dziwne skojarzenia. Ciasto z goździkami, turniej cukierniczy w piwnicy kościoła, stara kawa wylana na zakurzony dywan. Na szyi pod swetrem ma schowany kajdan. Gruby, chyba białe złoto. Krótka puchówka Moncler opina krępą, sylwetkę i ciężkie, wielkie łapy. Ksywa kurtka wzięła się z tego, że obsesyjnie zbiera drogie kurtki, ma ich chyba kilkadziesiąt. Siedzimy w milczeniu, palimy papierosy. W połączeniu z jego perfumami zapach zaczyna być nie do zniesienia. Miasto jest obumarłe, wyludnione. Jak dekoracja pośpiesznie zbudowana na potrzeby filmu, który nagle przestano kręcić. W słabo zarysowanych na tle czarnego nieba klockach budynków palą się pojedyncze światła. W tej pustce jest pewien ciężar. Nieme oczekiwanie, jakby ulice zaraz miały się znów zaludnić, jakby sto tysięcy mieszkańców czaiło się w mroku, by na sygnał wybiec i zająć miasto z powrotem. Mijają nas pojedyncze radiowozy. Kurtka nie zwraca na nie uwagi. Baliby się nawet nas zatrzymać. Radio mówi o ośmiu tysiącach nowych zakażeń dziennie. Kurtka wyłącza dźwięk. No i fajnie sobie to rozkminili. Co niby? Jak to, co niby? Nowy porządek światowy. Zaraz będą cię czipować jak bydło na farmie, zobaczysz. Myślałaś, że jesteś bażantem, a jesteś zwykły kurczak, wiesz o co chodzi. Jakie bażanty kurtka, o czym ty mówisz? Kurtka ma w sobie bibliotekę Babel, tysiące słów i określeń na jedną rzecz, jedną myśl. Do tego spędza całe godziny na YouTubie, prowadząc śledztwo w sprawie tego, kto rządzi światem i kto tak naprawdę steruje policjantami czyhającymi na jego wolność i pieniądze? Kurtka, nie ukryjesz niczego, bo sam wszystko pokazujesz w internecie. To działa zupełnie odwrotnie niż ci się wydaje. Ludzie sami to sobie robią, tłumaczę. Ja nic nikomu nie pokazuję. Co ty myślisz, że ja jestem jakiś dzięcioł? Prycha obruszony. Może dzięcioł, może barzant. Uruchamia telefon, pokazuje swoje konto na Instagramie, nazywa się Fajna Roślina. W opisie ma sklep i fałszywy numer telefonu. Na krótkim glidzie kilka zdjęć roślin doniczkowych. Z tego konta prowadzi swoje interesy. Ludzie, gdy czegoś chcą, piszą mu demy, na które odpisuje pojedynczymi cyframi albo literami. Co ja tu niby pokazuję? pyta. Nie odpowiadam, nie chcę się kłócić. Kto ostatnio mówił, że niby ma tego Covida? Małysz? Myślisz, że ile mu zapłacili? Ty znasz w ogóle kogoś, kto to miał? Ja to miałam kurtka, odpowiadam i nic mi chuje nie zapłacili. Masz do nich jakiś namiar? Może powinnam się upomnieć o ten hajs, wystawić im fakturę. Jak myślisz? Nie odpowiada. Chyba nie ma namiaru. Zatrzymujemy się pod paczkomatem. Te wyrastają wszędzie i naprawdę dziwne, że nikt nie wymyślił na ich temat żadnej teorii spiskowej. Kurtka, słuchaj, a widziałeś kiedyś, co jest w środku takiego paczkomatu? Zastanawiałeś się, kto tak naprawdę je montuje? Patrzy na mnie jak na gadające gówno. Ty, pazina, jesteś inteligentna, rozkminiasz, co się dzieje i co, naprawdę myślisz, że to się tak po prostu stało? Ile to miało trwać? Miesiąc, dwa? Patrz, trwa pół roku i to dopiero początek, mówię ci. Uśmiecham się, ale nie wiem, czy w ogóle widać ten uśmiech. Nie mam siły ruszać mięśniami twarzy. Przejeżdżające obok auto na chwilę oblewa twarz kurtki jasnym światłem. Kurtka mruży oczy i wtedy przez moment wygląda jak ktoś zupełnie inny, ktoś... Kogo znałam dawno temu. Zmienia się w ducha, ale samochód znika w ciemności, i wtedy kurtka na powrót staje się kurtką. Mówiłam ci kiedyś o moich dzieciakach, kurtka? O tym, co je spotyka? Mnóstwo zła, które dzieje się tak po prostu. Taki jest świat. To w ogóle inna sprawa, to jakaś patologia. Marszczy się i wychodzi z auta, zanim zdążę mu powiedzieć, że zawsze serdecznie go zapraszam, aby sam zobaczył, jak wygląda ta patologia. Wyciąga ze skrytek pięć niewielkich paczek i ładuje je do torby Louis Vuitton, którą wyciągnął z bagażnika. Robi to bez śladów czówki, jakby stał przy owocach w Lidlu i wkładał jabłka do torby. Po chwili otwiera bagażnik, wrzuca torbę do środka, zamyka go, siada za kierownicą. Gdzie teraz? Pytam. Po to, co tam chcesz? Mam ochotę go zapytać: Jak zapatruje się na to, że ta cała rzekoma pandemia to dla niego złote żniwo? Ludzie ci pają na potęgę dwa albo trzy razy więcej niż przed covidem, już nie tylko w weekendy, nie tylko w klubach, ale i w dzień od samego rana jarają, wciągają i połykają do śniadania, aby przetrzymać pracę zdalną, ciągłą obecność dzieci, no i tego drugiego człowieka, z którym przecież wcale nie ma jakiegoś zajebistego kontaktu. Ani umowy, że będziemy siedzieć ze sobą dwa cztery na dobę. Ćpają, aby zdusić lęk o rodziców, oddalić widmo choroby i pytanie, czy to akurat ja zostanę wywalony z roboty w tym tygodniu. Kurtki tego miasta mają pełne ręce roboty. Jasne, na początku w ogóle nie było czym handlować. Pamiętam marzec i kwiecień, kiedy musiałam obejść się smakiem. Złe, małe sztuki, spryskane muchozolem, kozie bobki rodem z lat dziewięćdziesiątych potrafiły kosztować po sto, sto pięćdziesiąt zaworek. Nie mówiąc już o czymś mocniejszym, ale to akurat mnie nie interesowało. Ja tylko chciałam się odrobinę wyłączyć. Chciałam osiągnąć ten najważniejszy cel, czyli przespać noc. Olejek CBD działa na mnie równie uspokajająco co olej lniany, czyli nijak. Mogłam wtedy iść po receptę, ale zwyczajnie nie miałam na to kasy. Lekarze w tych zabawnych klinikach, które nagle pojawiały się w deweloperskich blokach, brali po tysiąc złotych za samo spotkanie. Wiedziałam, ile za taką kwotę mogę kupić w hurcie używanych ubrań, papieru toaletowego, jedzenia, mydła. Chcę go o to zapytać, ale w sumie nie mam ochoty się z nim kłócić, nie po tylu nieprzespanych nocach i nie o coś, o czym tak naprawdę oboje nie mamy pojęcia. Zatrzymujemy się pod jego blokiem, białym klockiem z wczesnych dwutysięcznych, tuż za centrum handlowym Panorama. Sama panorama to schowana na południu miasta kapsuła czasu, tunel prowadzący bezpośrednio do lat dziewięćdziesiątych. Na jego drugim końcu ląduje się w pięknym, przedziwnym atrium ze szkła i marmuru z asymetryczną fontanną. Jest tam tak samo jak wtedy, gdy chodziłam do podstawówki i mama zabierała mnie w niektóre niedziele do Pizza Hut. Połykałam wtedy gorący placek, parząc sobie gardło, siorbałam pepsi i gapiłam się jak zahipnotyzowana na marmurowe posadzki, wykusze i wodę odbijającą się w barwionych na niebiesko szybach. Czułam się bezpiecznie, może jedyny raz w życiu. Czułam, że w przyszłości czeka mnie coś lepszego niż dziś, że ta pizza z widokiem na piękną fontannę to tylko przedsmak nadchodzących wspaniałości. Przypominam sobie teraz to uczucie wysiadając pod białym, kanciastym blokiem zawierzącym w reptilian, dealerem i myślę, że należało do zupełnie innej osoby, do świata, który był snem. Kurtka otwiera drzwi kodem, wchodzimy do środka. Dopiero w windzie zadaje mi kolejne pytanie. — Słuchaj, a ty zarabiasz w ogóle jakieś pieniądze w tym swoim schronisku? — Schronisko to jest dla zwierząt, odpowiadam. — To co to jest? Hostel interwencyjny. Nie, nie zarabiam pieniędzy, ja je załatwiam. To ile tam załatwiasz, Pazina? Śmieje się, świdrując mnie wzrokiem. Gdy zaczyna być czymś zaintrygowany, wygląda naprawdę głupio. Na bank nie tyle co ty. Ty jesteś królem załatwiania. Patrzę na niego znacząco, dając do zrozumienia, że nie przystoi mu bycie ciekawskim. Po prostu chcę wiedzieć, skąd masz na to kwit. Ty wiesz, skąd ja mam swój. Okej, okay, niech mu będzie. W sumie nie mam żadnego powodu, aby nie rozmawiać z nim jak z kolegą. Kurtka jest, jaki jest, ale jest rzetelny. Kurtka, ja mam cztery dychy. Jakieś piętnaście lat więcej niż ty. Poszłam do pracy, gdy miałam dwadzieścia lat. Wtedy jeszcze coś za nią płacili, a mieszkania były po piątkę od metra. Kupiłam dwa, nadpłaciłam kredyty. Tyle w temacie. Wychodzimy z windy, idziemy korytarzem z pomalowanymi na żółto pobrudzonymi ścianami. Miałaś farta, mówi. Miałam farta, przytakuje, czując, że dotyczy to jakiejś zupełnie innej osoby. Jego mieszkanie to dwupokojowa dziupla z sześćdziesięciocalowym telewizorem w centralnym punkcie. Na podłodze leżą otwarte, nierozpakowane walizki, torba na siłownię, jakiś sprzęt sportowy, wielkie słoiki odżywek, na kuchennym blacie piętrzą się stosy opakowań pożarciu z głowo Dwóch typów w dresach, którzy siedzą na kanapie, wygląda jakby kurtka dostał ich w pakiecie razem z mieszkaniem. Mogliby być bliźniakami. Grają w fifę, nieruchomi jakby medytowali. Na ścianie wisi wielki plakat w anteramie, na którym jakiś dawny piłkarz legi. Chyba Lucjan Brychczy stoi na boisku w zgrzebnej kufajce trzymając piłkę. Poznaje go. Ojciec miał brata, który spędził na żylecie całe swoje życie. — Czysty nóż jakiś! — rzuca komendę kurtka. — Musisz umyć — stwierdza jeden z nich. — Umyjesz to ty mi, kuta mordą! — odpowiada kurtka zły, zrzucając opakowania z blatu i w ich miejsce kładzie przyniesione z paczkomatu kartony. Koleś wstaje, poirytowany. Podchodzi do zlewu, myje nóż, podaje kurtce. Ten rozcina karton i wyjmuje ze środka klocek o kształcie cegły zapakowany w folię ze zgrzewarki. Podnosi go do światła, studuje uważnie, następnie kładzie na stole, wbija nóż w folię. Cegła momentalnie traci kształt. Kurtka rozcina folię nożem. Na blad wysypują się zielono-pomarańczowe bryły zasuszonych kwiatów. Zapach owiewa mieszkanie ostry i piękny. Kurtka podnosi topa do nosa. Bącha podaje mi, robię to samo. Zakreśla okrąg dłonią nad rozsypanym towarem, zadając mi w ten sposób pytanie, ile chce. Dwie dychy? pytam, w sumie nie wiedząc. Trzy też ci mogę dać. Nie mam tyle pieniędzy. To zajedziesz mi później, mówi do mnie, po czym rzuca do tego samego gościa, który umył nóż. Daj wagę. Kurtka ma rację. To głupie odtrącać dar zaufania, a poza tym lepiej mieć więcej niż mniej. Kładzie kwiaty na wadze, po chwili ważenia, odejmowania i dodawania osiąga tyle, ile chce, wyciąga z szuflady foliową torebkę na Ziploc z nadrukowanym logiem IKEA i pakuje zawartość do środka. Zapina, podaje mi, po czym psika dłonie dezynfektantem. Kurtka, wirus nie istnieje, przypominam mu. Chuj wie, kto to macał, stwierdza, po czym bierze trochę z wagi. Siada na kanapie obok typów w dresach i zaczyna kręcić blanta na stoliku, na którym piętrzą się puszki po i opakowania po pizzy. Wyjmuje jedno z oparć kanapy i mi podaje, żebym też miała na czym usiąść. Przy pierwszym buchu uczucie, jakby przestraszone zwierzę drapało mnie od środka w przełek. Zioło jest potwornie mocne. Opuszczam powieki, zapadam się w dym, Ciężki i żrący. Gdy otwieram oczy, kurtka jest gdzieś daleko, po drugiej stronie niewidocznej rzeki. Może i nie pójdę dzisiaj spać, ale to uczucie jest jakąś formą odpoczynku. Dopiero teraz zauważam wieszak z ubraniami w rogu pokoju. Jest na nim pięć prawie identycznych kurtek, również Moncler. Kurtka uważnie studiuje zapalonego jointa, patrzy na niego pod światło. — Ej, byku, to Kali! Prawdziwe, nie kurwa hiszpańskie. Jakie? Pyta jeden z bliźniaków. Gelato, odpowiada Kurtka, lekko mlaszcząc. Pierdolisz, że poznajesz, nikt tego nie poznaje, rzuca bliźniak. Dym momentalnie wysusza usta. Kurtka wstaje, podchodzi do lodówki, w całości wypełnionej wodą, kolą i smakowym piwem. Pyta, co chce. Wybieram wodę. Pije powoli. Jest pyszna. Słuchaj, Mordko. Ja mógłbym być kiperem główna. Widziałem reportaż o takim typie. Mieszka sobie w Barcelonie, chodzi normalnie po kofikach, w sensie u nich mówią na to kluby. I testuje zipa, a potem robi recenzję na YouTubie. Wiesz o co chodzi? Normalnie baka przed kamerą i potem mówi na przykład: o, tu są terpeny, nie wiem kurwa, osikowe, aromat cynamonu i drzewa sandałowego, a faza jest bardziej w głowie, a potem w nogach, a na końcu w kutasie. Kurtka. To zawsze śmierdzi tak samo i wali, tak samo zaczynam się z niego śmiać. To twoja sprawa, jak przeżywasz swoje życie, odpowiada. Całe życie byłam otwarta kurtka, tak otwarta, że wszystko mi ukradli. Gdy to mówię, śmieję się jeszcze bardziej. To śmiech odruchowy, efekt uboczny, rozluźniania się mięśni. W obciążonej głowie przestają bić dzwony. Zamykam oczy, powieki zamieniają się w metalowe kurtyny. Możesz zostać takim kiperem, tylko musiałbyś się stąd wyprowadzić, mówię, zerkając w jego stronę. Patrzy na mnie. W ogóle nie wygląda, jakby się upalił. Jego oczy i tak są małe, trochę nieobecne, lekko zauzawione. Nagle, tak jakby przestraszył się mojego spojrzenia, wyciąga z kieszeni ciężkie okulary przeciwsłoneczne i zakłada je na nos. Nie wiem, czy umiałbym się stąd wynieść. Znowu zamykam oczy. Też nie wiem, czy bym umiała. Jestem stąd, znikąd indziej. Urodziłam się na Bielanach. Potem rodzice przenieśli się na Muranów, chodziłam do plastyka na Smoczej. Pierwsze samodzielne mieszkanie wynajęłam na Żoliborzu i tam mieszkam do dzisiaj. Północny lewy brzeg to mój dom. Zresztą całe miasto to mój dom. Słowo dom w mojej głowie ma czerwony kolor. Nie da się sprać tego, co mówili ci w podstawówce, co mówiła prababcia, która przeżyła barykady na Górczewskiej. Warszawa wymusza na tych, którzy się tu urodzili, swoisty fanatyzm lęk przed przebywaniem na dłużej gdziekolwiek indziej. Czuje się wiecznie zagrożona, ale i nieśmiertelna. Nie można po prostu mieszkać w Warszawie trzeba być jej żołnierzem iść prosto karmić się niechęcią całej reszty Polski, salutować, napierdalać każdego, kto się pruje. Ej, Pazina, kurtka wypowiada moją ksywę, przeciągając samogłoski. Pazina! Jakby to była kolejna rzecz, która go bawi. Podnoszę głowę. Zawsze chciałem cię zapytać, Pazina, gdzie go wywiało? Kogo? Udaje głupią. Kurwa, wiesz kogo? Ducha Dobry nastrój pryska. Wszystko się psuje. Gęba kurtki robi się brzydka. W tej swojej puchówce wygląda jak wielki kondom. Biorę spory łyk wody. Już mi nie smakuje. Fuj. Wstaję, wyciągam pieniądze z kieszeni, odliczam. Pierdol się, kurtka. Rzucam, podając mu je do ręki. Poczekaj, poczekaj, prosi. Również wstaję. Chcę załagodzić sytuację. Co cię to obchodzi? Pytam głośno, a nawet bardzo głośno. Ci dwaj milczący w dresach robią się zaniepokojeni. Kurtka podnosi ręce na znak kapitulacji, siada z powrotem na kanapie. Ale ja nie odpuszczam, bo mi się to nie podoba. Bardzo. Okres tych pytań w moim życiu definitywnie się skończył. Wspomnienie, które próbuję wygnać, ten mężczyzna, podręcznikowy zwyrodnialec parę lat temu. Dziwne pytania. Czapka z daszkiem, żyletka trzymana w palcach, z drobnymi kropkami czerwieni. Słuchaj, Peździna, to zwykła ciekawość, naprawdę. Jest tyle kurwa opowieści na mieście. Przerywa, masuje sobie szczękę i zaciąga się jointem, wypuszcza potężny kłąb dymu. Nie mogłem cię o to nie zapytać. Co mnie obchodzą jakieś opowieści? Pytam go. Ludzie chcą wiedzieć, wiesz o co chodzi. Jacy ludzie? Ludzie, którzy go szukali? Nie, no ci nie. Ten łysy wariat przecież nie żyje. Mówi jeden z jego adiutantów. Lekkie, krótkie uczucie ulgi. Człowiek z żletką umarł. Człowiek z żletką już nie przyjdzie. Uczucie, które jednak zaraz znika. A może ty mi opowiesz o swoich pannach? Kurtka, co? Masz jakąś dziewczynę? Chłopaka? Parę dziewczyn? Chcesz pogadać o życiu prywatnym, to dawaj. Nagle staje się innym kurtką. W jego oczach pojawia się coś dziwnego. Trafiłam go w czuły punkt, ale trudno, sam się prosił. Zaciska zęby, odwraca się. Powietrze zmienia się w ciężki żel. Wiesz, różni ludzie gadają, że go widzieli. W Warszawie, co nie? Rzuca jeden z bliźniaków. Kurtka nagle zmienia front, odwraca się do chłopaka. — Sznuruj cipe, Ale nie da się cofnąć tego, co zostało powiedziane. — Ty, no, może tylko tak pierdoląc, nie? Chłopak się kurczy. Wie, że powiedział za dużo. — Jeszcze rok temu coś bym poczuła. Ukłucie w sercu, zimno w gardle. Teraz nie czuję nic. Poza tym te ich teksty to trolling, sprawdzanie reakcji. — Wiedziałabym o tym. — Odpowiadam cierpko i zimno. Sory, Pazina, późny wieczór, chore głowy, o co chodzi. Szara strefa to dziwne miejsce, odwrócony świat, w którym chodzi się po suficie. Wlazłam w niego z radosną głupotą dziecka, jego emisariuszy miałam za niegroźnych kumpli, całą tę grę, za niegroźną zabawę, do momentu, w którym wszystko runęło. W kurtce dzwoni telefon, odbiera, słucha przez chwilę, następnie wstaje. Idziemy, rzuca do bliźniaków. Na mnie też czas. Wstaję, upalona jak sto diabłów. Sprawdzam, czy wszystko mam przy sobie klucze, dokumenty, dokonany przed chwilą zakup. Biorę telefon, włączam aplikację, zamawiam Ubera. Kurtka to widzi i mówi: Zawiozę cię. Masz sprawę, przypominam. To po drodze odpowiada. Wzdycham. Patrzę mu w oczy. Kurtka. Ja nie chcę z tobą nigdzie jechać. To po drodze, powtarza, wie, że nie mam siły mu się sprzeciwić.